Tak jak obiecaliśmy, wracamy z kolejnym filmem dotyczącym naszego workflow i produktów, które na co dzień używamy. Dzisiaj czas na mobilny monitor Odasusa, monitor, który od wielu miesięcy jest naszym towarzyszem podróży i codziennej pracy. Cześć, ja nazywam się Michał Barda, jestem połową teamu Weissmog Studio. Z Dorotą prowadzimy małe studio produkcyjne, produkujemy filmy, zdjęcia, edukujemy, a tutaj na kanale mówimy o tym, jak stać się lepszym fotografem, lepszym filmowcą, jakie narzędzia pomogą Wam w pracy. Na ideę posiadania mobilnego monitora wpadliśmy na Sycylii, wtedy, kiedy pojechaliśmy pracować, realizować filmy przez dwa miesiące we Włoszech. I do tej realizacji zabraliśmy naszego starego, wysłużonego laptopa, który okazał się absolutnie niewystarczający. I wtedy sobie marzyliśmy o tym, żeby do naszego Maca Studio, który jest małą, mobilną kostką, móc podpiąć jakiś mały, lekki, mobilny, skalibrowany, z dobrym kolorem monitor, który do tego nie będzie kosztował fortuny i będzie łatwo rozmieścić do plecaka. I tak trafiliśmy na Asusa ProArt. Tutaj mamy czternastkę, widzicie go przed sobą. Dzisiaj Wam opowiem o tym, jak taki mobilny monitor może pomóc w Waszej pracy. Zacznijmy jednak od parametrów. Jak każda z naszych recenzji, to nie jest recenzja techniczna, wszystkie cyferki możecie wyczytać na stronie producenta. Ja Wam powiem, jakie parametry są ważne dla nas, czy jakie były ważne, kiedy szukaliśmy monitora mobilnego. Przede wszystkim, właśnie wspomniana mobilność. Chcieliśmy, aby ten monitor był lekki. I żeby, żebyśmy mogli go zmieścić w ten sam case, do którego mieścimy nasze laptopy, czy to w walizce, czy w plecaku fotograficznym. I z tą mobilnością szedł również warunek, żeby to było jak najbardziej energooszczędne i możliwie, żeby można to było zasilić z laptopa. Kolejną opcją, która była dla nas bardzo ważna, to w miarę może niereferencyjny, ale wierny kolor. Nie spodziewaliśmy się referencji w tak małym rozmiarze, ale to też nas bardzo zaskoczyło, ponieważ ten monitor już przychodzi skalibrowany wstępnie przez producenta według dość rygorystycznych norm i zaczęliśmy ten monitor używać jako nawet drugi monitor do montażu, albo jako narzędziowy, albo wypuszczamy na, na ten monitor tak zwany clean fit. I tutaj mamy po prostu podgląd aktualnej klatki w większym rozmiarze. Kolejną rzeczą było to, żeby ten monitor spełniał jak najwięcej kryteriów tak zwanej uniwersalności. Żebyśmy mogli go wygasić, żebyśmy mogli go maksymalnie rozjaśnić w zależności od otoczenia, żeby można było widzieć wyraźniej obraz z różnych kątów. No, bo jest to monitor mobilny, więc chcemy być przygotowani na różne nieidealne, nieoptymalne warunki pracy oraz żeby ten monitor miał taką ciekawą opcję jak generowanie obrazu z, z mniejszą ilością fal niebieskich, żeby ten obraz nie męczył, mówiąc kolokwialnie, oszu. Po zmroku, a po zmroku najczęściej wybieramy zdjęcia. Więc ten monitor jest często takim naszym głównym monitorem do wybierania zdjęć, kiedy siedzimy sobie z laptopem na kanapie, nie chcemy męczyć oczu, a chcemy mieć dalej drugi monitor i możemy spokojnie wejść w ten tryb nocny również na dodatkowym, małym monitorze. I te wszystkie parametry ten monitor spełnia, ale to nie wszystko, jest tego więcej. Obsługujemy menu takim kółkiem, szybkie i bardzo responsywne. A wracając do samych ustawień, bardzo często korzystam właśnie z tego ustawienia Blue Light, filter, bardzo łatwo te ustawienia zmienić i one są naprawdę, e, mają dużo, dużo gradacji. To mi się w nim bardzo podoba. Jak również e, kontrast, jasność, saturacja, ja tego raczej nie dotykam, poza, poza jasnością, ale ustawienie jedno e, mi bardzo się przydaje, a mianowicie możliwość zmiany gammy z 2.4 na 2.2. Szybkie wyjaśnienie, 2.2 jest to gamma, z jaką pracuję przy fotografii, 2.4 przy filmach. Poziomy czerni, bieli czy punkt bieli również możemy spokojnie zmienić, chociaż moim zdaniem takiej potrzeby absolutnie nie ma. Mamy tutaj też głośniczki, mamy trzy wyjścia USB-C, USB-C oraz HDMI. Możemy ustawić rotację tego monitora. Tych ustawień jest bardzo, bardzo dużo, więc możemy spokojnie, e, customowo do tego podejść i znaleźć takie ustawienie, które będzie nam po prostu odpowiadało. I jeszcze ważna rzecz, ten monitor pokrywa 100% 709, czyli tej przestrzeni filmowej. Mamy też profil e, DCI P3. E, naprawdę możemy e, ustawić. Bardzo precyzyjnie ten monitor pod swoje potrzeby. Co prawda, my pracujemy na Macu i trochę ubolewamy na tym, że nie możemy wykorzystać dotykowej funkcji tego monitora, ponieważ jest to touchscreen, który na Windowsie podobno tego nie sprawdziliśmy, ale może być jako taki dodatkowy kontroler, na przykład w Lightroomie. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak to może działać. My pracujemy na Macach, więc tej. Tej funkcjonalności nie sprawdziliśmy, chociaż wydaje nam się, że jeszcze, jeszcze będziemy nad tym myśleć. Może kiedyś w przyszłości pojawi się jakiś laptop na Windows'ach. Kto wie, zobaczymy, nie mówimy nie. Ale dzisiaj Wam opowiem o kilku rzeczach czy kilku zastosowaniach, jakie ten monitor wniósł do naszej codziennej pracy. Jako przede wszystkim monitor podglądowy na planach. Na planie filmowym jest to normalna rzecz, że klient dostaje monitor, że reżyser ma swój monitor, ale na planach fotograficznych jeszcze nie jest to tak rozpowszechnione, zwłaszcza na tych planach, gdzie mamy odrobinę mniejszy budżet. I fajną opcją jest to, że kiedy my pracujemy na przykład na sesjach korporacyjnych. Kiedy pracujemy na sesjach z ludźmi, którzy na co dzień nie pozują, i e, tak jak w dzisiejszych czasach wszyscy chcą mieć kontrolę nad wszystkim, oni również chcą widzieć, jak wychodzą na zdjęciach. I bardzo często pracujemy w ten sposób, że z naszego aparatu wysyłamy sygnał bezpośrednio do laptopa, i my mamy jako fotografowie podgląd tego obrazu, i z laptopa wypuszczamy drugi monitor, e, w tym przypadku Asusa, odwrócony w stronę klienta, tak samo jak teraz monitor odwrócony w Waszą stronę i klient również może zerknąć co jakiś czas, czy wygląda dobrze. Najczęściej wygląda, ale jest wtedy spokojniejszy. O dziwo, kiedy wprowadziliśmy tą opcję również na sesji z modelką, okazało się, że modelki również bardzo lubią tą opcję, kiedy robimy beauty, one wiedzą, jak się ustawić, a my możemy wtedy w bardzo łatwy sposób Pomóc, mając ten monitor odwrócony w stronę modelki. Wtedy ona widzi też i może kontrolować, jak to wszystko wychodzi, i ta praca idzie o wiele szybciej, łatwiej i, uwierzcie, przyjemniej. I to jest pierwsza taka podstawowa rzecz. No, trzeba mieć tylko wystarczająco długi, oczywiście, kabel zasilający i kabel, który doprowadzi sygnał. Ale na przykład na planach filmowych, zwłaszcza tych o trochę mniejszych budżetach. Ten monitor służy nam jako monitor dla klienta, ponieważ nie wiem, czy wiecie, najczęściej na planie klient sobie siedzi przy stoliku, pije kawkę i zerka w monitor, patrząc, czy wszystko idzie po jego myśli. I oczywiście możemy wynająć. Najczęściej tak jest, że do tej pory wynajmowaliśmy monitor podglądowy dla klienta i stawialiśmy staty, stawialiśmy całą tą konstrukcję, żeby klient mógł sobie stanąć i zobaczyć podgląd. Teraz najczęściej mamy wizję bezprzewodową. Podpiętą również pod ten monitor. On sobie stoi na stoliku. Klient nie musi nigdzie wstawać, nie musi chodzić, po prostu zerka i widzi od razu, co jest, co jest grane. A teraz coś, co jest absolutną bombą i coś, co bardzo nam pomaga w czasie spotkań z klientami. Trzecie zastosowanie to prezentacja zdjęć klientom na spotkaniach. Ja bardzo lubię przed podpisaniem umowy, na przykład na fotografie. Portretową, czy fotografię ślubną, czy fotografię korporacyjną, jakąkolwiek fotografię komercyjną, czyli taką, kiedy my zarabiamy na zdjęciach, bardzo lubię pokazać zdjęcia, bardzo lubię rozmawiać o zdjęciach i dowiedzieć się, jakie są oczekiwania klienta, i bardzo mi w tym pomaga możliwość pokazania fotografii. A jeżeli pokazywaliście fotografie gdzieś w kawiarniach, przy stolikach, siedząc z klientami stłoczonymi przy jednym laptopie, wiecie, jak to jest niekomfortowe, taki monitor pozwala. Tą sytuację diametralnie zmienić, wprowadzić komfort, profesjonalizm, i klient naprawdę czuje się wtedy o wiele bardziej zaopiekowany przez Was, widzi Was profesjonalistów. Ta komunikacja przebiega o wiele prościej. Też mamy o wiele większą uwagę klienta, kiedy prezentujemy fotografię właśnie w ten sposób. I to są takie trzy główne atuty, Bo powiedzmy: no, 2,5. Ponieważ podgląd dla klienta, podgląd na modelki to jest powiedzmy, że jeden. Mamy prezentację zdjęć dla klientów na spotkaniach i oczywiście kolejny dla fotografów ślubny mały monitorek. Nie wiem, czy wy spędzacie nocy przy edycji. My bardzo często tak. To na małym monitorku, już tak zupełnie żartobliwie mówiąc, bardzo często leci odpalony jakiś film albo jakiś podcast i możemy sobie kątem oka zerkać. Więc dodatkowy monitor w takiej pracy codziennej, ma mnóstwo zastosowań. Oczywiście nie do są też takie oczywiste rzeczy, że kiedy chcemy pracować na laptopie, mobilnie, gdzieś w kawiarni, to ten drugi mały monitor nam bardzo pomaga, jeżeli chcemy tam wyprowadzić narzędzia. Jak wcześniej mówiłem, CleanFit z programu graficznego, czy po prostu jesteśmy przyzwyczajeni do takiej pracy na dwóch monitorach, to bardzo fajną opcją jest to, że możemy tą pracę przenieść w zasadzie gdziekolwiek, czy te nawyki pracy na dwóch monitorach możemy przenieść gdziekolwiek bądź. Jeżeli macie jakieś pomysły, jak taki monitor można zastosować, dajcie nam znać w komentarzach. Jeżeli macie swoje patenty, jak usprawnić pracę z klientami, na przykład na spotkaniach, też podzielcie się tym cały czas. Szukamy nowych rozwiązań. Może coś, co nam podpowiecie, też będzie inspiracją, żeby zrobić o czymś film. Zobaczymy. A tymczasem zapraszam Was do followowania, do subskrypcji. Włączcie powiadomienia. Nowe filmy już niedługo. Zapraszamy serdecznie. Dzięki i do zobaczenia.